Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damian. Dzisiaj ze mną w studiu pan Mariusz Krzemiński, wiceprezes Ruchu Narodowego w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, głośnym echem odbiła się ostatnia konferencja Konfederacji w Sejmie dotycząca postulatu likwidacji 13 i 14 emerytury. Skąd tak drastyczne podejście, można powiedzieć? Bo wiemy, że inne partie w Polsce prześcigają się w zapewnieniach, że no te przywileje zostaną. Tak, panie redaktorze, 13 i 14 emerytura to są takie typowo polityczne sprawy, które gwarantują to, że takie świadczenie gwarantuje to, że po prostu wyborcy PiS-u będą na nie głosować. I teraz zabranie tego świadczenia sprawi to, że być może to się zmieni, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to świadczenie dużo nie zmienia pod kątem inflacji, która obecnie cały czas postępuje, ponieważ no cóż z tego, że emeryci mają dodatkowe świadczenie, kiedy jednak mamy postępującą inflację i nie stać emerytów jest na leki, nie stać emerytów jest na chociażby różnego rodzaju opłacenie rachunków, a tutaj jednak dajemy te świadczenia, które po prostu są taką kiełbasą wyborczą, więc z drugiej strony patrząc na to, no kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, tak? Najlepiej byłoby nie dawać na początku tych świadczeń. No ale to w takim razie to wy będziecie w piekle, jeżeli odbierzecie, można powiedzieć, ponożając my nie pana chcemy, my nie chcemy, to znaczy, tak, natomiast my jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek rozdawnictwu, ponieważ jeżeli zmniejszymy inflację, wtedy będzie stać każdego na godne życie bez dodatkowych dodatków. Więc trzeba się skupić właśnie na zmniejszeniu inflacji, na poprawieniu, na zmianie, zmniejszeniu cen energii, węgla, gazu, prądu. Wtedy emerytom będzie się żyło lepiej i będzie ich stać na to, żeby siebie utrzymać, żeby zapłacić rachunki i żeby kupić leki. Ale mimo wszystko myślę, że jednak opinia emerytów byłaby tutaj inna. Jednak myślę, że oburzyliby się, że ktoś te pieniądze jednak chce im zabierać. Być może tak, ale patrząc pod kątem właśnie tego, że wszystko drożeje, no ten dodatek traci na znaczeniu, więc jeżeli ktoś dzisiaj dostanie 500 zł, a za rok wszystko będzie dużo, dużo droższe, no to 500 zł traci na wartości, więc lepiej jest zawsze dbać o to, żeby inflacja nie zwiększała się, niż dawać w nieskończoność socjal, prawda? Mhm. Również na konferencji zaprezentowaliście pakiet bezpieczeństwa energetycznego, czyli rozwiązanie na chociażby problemy z dostępem do węgla, czy też podwyżek za inne surowce. No właśnie, jak chcecie tę sytuację rozwiązać? Jaki macie panaceum na ten problem? Tak, wczoraj prezydent Radomia tutaj pan Witkowski powiedział, że energia w Radomiu może wzrosnąć około 20%, prawda? To już jest fakt, tylko dodajmy 20% dla kontrahentów, natomiast zobaczymy, jak to przełoży się do mieszkańców. Ale realnie my zakładamy i tak eksperci mówią, że energia może wzrosnąć w przyszłym roku nawet trzykrotnie, więc to jest bardzo dużo. Dlatego my proponujemy tani węgiel, tani prąd, tani gaz, czyli to jest rezygnacja z VAT-u i z 30 ponad różnych podatków, które ciążą na właśnie górnictwie, na branży energetycznej. Dlatego właśnie Konfederacja wyszła z taką inicjatywą, taką ustawę, projekt takiej ustawy zgłosiliśmy, aby po prostu ulżyć Polakom. A skąd w takim razie te surowce ściągnąć, chociażby węgiel? Teraz, no niestety PiS sam sobie stworzył taki problem, więc teraz będzie musiał sam ten problem rozwiązać. Należy zrezygnować z zamykania kopalń. Czyli musimy wyjść, wypowiedzieć tą energetyczną umowę ideologię Unii Europejskiej. Zieloną ideologię, która po prostu przez to Polska dużo traci. Przez to Polska śpi tak naprawdę na węglu, a nie mamy węgla.
Jak pan zareagował na słowa chociażby polityków niemieckich, którzy powiedzieli, że no Polska powinna się chociażby podzielić dostępem, dostawami gazu, no bo my mamy praktycznie magazyny wypchane do pełna, natomiast w Niemczech jest problem i tutaj powinniśmy się wykazać taką solidarnością unijną. Uważamy, że nie powinniśmy się dzielić z Niemcami swoim gazem. Dlaczego? Ponieważ musimy zabezpieczyć swoich ludzi, swój naród. No ale Niemcy mówią, jesteście zabezpieczeni, pomóżcie nam. Nie, my jesteśmy pronarodowi, więc będziemy pilnować tego, aby tutaj nasz gaz był dla Polaków. Mówiliśmy o inflacji. No właśnie, jaki pomysł macie na to, żeby ten problem rozwiązać? Lub przynajmniej w jakiś sposób go ograniczyć? Ograniczenie inflacji, no, jeżeli zmniejszymy ceny energii, wtedy automatycznie zmniejsza się inflacja i zmniejszają się ceny usług oraz ceny produktów w sklepach. No ale też chociażby benzyna, to ona również determinuje ceny chociażby produktów spożywczych, czy też nawozy lub inne środki potrzebne do produkcji rolnej. Tak, należy zauważyć, że partia PiS na początku, kiedy cena drżała benzyny i paliw, powiedzieli, że będzie taniej, natomiast cena jaka jest, widzimy wszyscy, prawda? Więc chociaż w ostatnich dniach zauważamy delikatny spadek cen. Ale jest to cały czas za mało, więc tutaj na razie będzie ta inflacja się utrzymywać i naprawdę trzeba zmniejszyć ceny energii po to, aby również malała inflacja. Jednak od ceny energii dużo zależy. Jako Konfederacja bardzo sceptycznie podchodziliście do wszystkich obostrzeń wprowadzanych przy okazji pandemii COVID-19. No coraz głośniej w mediach mówi się o tym, że jakaś część tych ograniczeń znów może do nas powrócić, chociażby czy to nauka zdalna w szkołach, czy też noszenie maseczek na początku w środkach transportu zbiorowego. Jak pan słyszy takie słowa, takie plany, to co pan sobie myśli? Powrót pandemii. No wszyscy wiemy, że razem z tym, kiedy przyszła wojna na Ukrainie, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki skończyła się pandemia w Polsce. Więc ludzie nie powinni już się dać wciągnąć w pandemię. Poza tym ale skończyła się pandemia w sensie pana zdaniem medialnym czy zdrowotnym? Medialnym przede wszystkim, ale obostrzenia wszelakie, ponieważ około 3 milionów, ponad 3 miliony obywateli Ukrainy wjechało do Polski i wtedy się tak naprawdę nie patrzyło, czy ktoś jest chory na COVID. Nie badaliśmy tych ludzi, tylko po prostu wjeżdżały te osoby. Myślę, że chyba nikt wtedy o tym nie myślał nawet. To znaczy tak, na pewno trzeba zauważyć, że pokazuje to, obnaża to po prostu tą taką pompowaną fikcję, czym był koronawirus, że to po prostu nie było aż tak wielkim problemem, jaki media i rządzący go ukazywały. I my jesteśmy zdecydowanie przeciwni wprowadzaniu kolejnych obostrzeń. Mało tego, sam osobiście protestowałem przeciwko wprowadzaniu obostrzeń w Polsce, segregacji sanitarnej, przeciwko lockdownowi, gdzie przez lockdown wielu przedsiębiorców straciło swoje biznesy. No i z tego też wynika między innymi inflacja, to że rząd teraz mówi, że inflacja jest spowodowana tym, że na Ukrainie jest wojna, to nie do końca prawda. To jest wszystko spowodowane do tej pory polityką rządu, która jest bardzo, bardzo, od bardzo dawna już prowadzona w ten sposób właśnie, przez który mamy inflację. Czyli żadnych obostrzeń? Żadnych obostrzeń i żadnej segregacji na zaszczepionych, niezaszczepionych, żadnych paszportów. Jesteśmy przeciwni temu. Temat lokalny, czyli Radom. Wiemy, że chcecie tutaj w Radomiu, można powiedzieć, bardziej zaistnieć. Przede wszystkim, no, myślę, że będziecie chcieli zdobyć mandaty radnych. Wiadomo, też będzie na pewno przedstawiciel na fotel prezydenta Radomia. Jaki macie pomysł na nasze miasto? Co tutaj pana zdaniem trzeba zmienić? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na infrastrukturę w Radomiu. Infrastruktura w Radomiu, przede wszystkim ulica Wolanowska. Tam od dekad już nie mamy wykonanego remontu nawierzchni, przez co dzieci praktycznie chodzą do szkoły bez chodników, w zaspach często, ponieważ te pługi śnieżne wysypują śnieg na pobocze. No ciężko naprawdę jest tym mieszkańcom tam
funkcjonować, a z drugiej strony jest to droga krajowa, czyli taka główna droga, jedna z najważniejszych dróg w Polsce. Drogi krajowe są najważniejszymi drogami. I jak wiemy, w Radomiu będziemy mieli lotnisko. Przepraszam, jest lotnisko i będziemy mieli będzie przejście graniczne, więc do tego przejścia granicznego potrzebna jest odpowiednia infrastruktura i tutaj to, że mamy tą S7, która łączy Warszawę z Krakowem i od tej S7 nie mamy dobrego dojazdu, no to jest po prostu strzał w kolano dla Radomia, robimy sobie zły wizerunek, zły image i po prostu trzeba to poprawić jak najszybciej. Z tego co wiemy, już w tym momencie rozpoczął się przetarg na ulicę Warszawską. Natomiast wiemy również, że miasto dostało środki na przebudowę wiaduktu na Żeromskiego i prezydent zapowiadał, obiecywał, że jeżeli dostanie te środki, to z własnych pieniędzy miasta również wyremontuje ulicę Wolanowską. Więc trzymam tutaj za słowo. Przez oszczędności z przetargów dokładnie. Oszczędności z przetargów, chociaż tutaj obserwując obecną sytuację, można być lekko sceptycznym. Tak, ale powinno to być zrobione, musi to być zrobione wręcz. Apelujemy o to, żeby prezydent tutaj przyłożył się do tego, żeby to zrobić, ponieważ naprawdę to już są dekady. Czyli to już jest drogi, panie tak, prezesie. Ja osobiście... Co jeszcze? To jest jedna sprawa, bardzo, bardzo najistotniejsza, no bo jeżeli chcemy mieć wieżowce w Radomiu i drapacze chmur, no to nie możemy być do tyłu z infrastrukturą. No to jest najważniejsze. Ale zapewne będziecie druga chcieli sprawa, dotrzeć do innych również odbiorców, tak, którzy niekoniecznie muszą druga sprawa to samochodem. Są, i to jest dla mieszkańców stricte tutaj Radomia, ułatwienie dojazdu, te właśnie główne arterie, a jeżeli chodzi o mieszkańców właśnie tutaj ziemi radomskiej i mieszkańców też wokół Radomia, jesteśmy otwarci i dla rolników, tak? Bo mamy w swoich strukturach działaczy, którzy działają prężnie w tematach rolniczych, więc tutaj ułatwienia dla rolników, robienie wszystkiego, aby rolnikom opłacało się tutaj produkcja rolna w rejonie radomskim. Tak, a jeżeli chodzi o sam Radom, bo tutaj pytam o samo miasto, to tutaj ciężko raczej szukać poparcia wśród rolników. Tak, ale można bardzo dużo zrobić, jeżeli chodzi właśnie. Mamy różne pomysły, natomiast wszystkiego tak nie da się streścić szybko, ale jeżeli chodzi o rolników, to tutaj właśnie padają różne ostatnio sugestie, żeby robić targowiska. Tak? My uważamy też, że targowiska są przestarzałymi takimi miejscami, gdzie ludzie kupują. To powinny być sklepy z prawdziwego zdarzenia. Wtedy Radomianie mogliby kupować w dobrych warunkach, komfortowo od rolników, prosto od rolników i wtedy będzie to miało sens, bo jeżeli będziemy brnąć w takie właśnie przestarzałe różne rozwiązania, no to nie tędy droga. I my stawiamy na nowoczesność, na nieutrudnianie przede wszystkim przedsiębiorcom, na ściągnięcie do Radomia jak najwięcej właśnie przedsiębiorców, firm. I oczywiście, jeżeli chodzi o Radom, można tutaj również mówić o tym, że Radom jest takim miastem niedocenianym w Polsce, a też sami radomianie o sobie często mają takie mniemanie, jakbyśmy byli jakimś gorszym miastem w województwie. Natomiast miasto Radom jest bardzo wartościowym miastem, bardzo bogatą historią i należy tutaj również historycznie troszeczkę, jeżeli chodzi o Radom, popracować, czyli ściągnąć turystów do Radomia, ponieważ mamy zabytki w Radomiu piękne, mamy bogatą historię, możemy naprawdę zrobić sporo, jeżeli chodzi o ściągnięcie turystów do Radomia i iść w tym kierunku, ponieważ to na pewno też zwiększy ruch w Radomiu, zwiększy ruch dla gastronomii, dla hoteli. Więc tutaj na pewno trzeba też zwrócić na to uwagę. Czyli macie kilka propozycji zapewne tak. W najbliższych miesiącach, bliżej wyborów będziecie, no jeszcze tak, jeszcze nie mogę będziecie je prezentować wszystkiego. Szerzej i oczywiście. Jeszcze będzie okazja, żeby o nich porozmawiać. Mariusz Krzemiński, wiceprezes Ruchu Narodowego w Radomiu, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro. Do widzenia.